Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją, a tak naprawdę pogadanką o książce Perry w Korei, czyli Agnieszki Klesy-Shin, Polka w Korei. Najnowsza pozycja właśnie od tej autorki. Poprzednio wydawała takiego foodbooka, taką książkę a la kucharską, w której przedstawiała nam tajniki koreańskiej kuchni. Możecie znać Agnieszkę z oczywiście kanału Perry w Korei, gdzie ma bardzo dużo fanów Korei zebranych wokół siebie, w tym nas. To prawda. Ja namiętnie oglądam Ciemną Stronę Korei i Ty też, prawda? Bo tak któregoś razu było, że po prostu ten temat wpadł i... No to mi kiedyś pokazałaś jej kanał i tak. Po prostu tamtego czasu sobie oglądam. Ja nie tylko Ciemną Stronę Korei oglądam. No ja to już vlogarski. Co tam Agnieszka nie wrzuci, ja mam chwilę, to leci sobie w tle do obiadu czy do sprzątania. Dokładnie, idealnie. To tak jest. Ja w ogóle poznałam jakby Perry już jakiś czas temu, bo dla mnie to był ten etap, kiedy mówiłam sobie tak sama do siebie o wielkiej azjatyckiej trójce YouTube'a. Czyli o Gonciarzu, zanim mu odwaliło potężnie, więc Japonia, tak? O Pyrze właśnie jako Korea i o... Wiecie kim? Kto siedzi w Chinach w Szanghaju. Boże, zabijcie mnie, ale mam blind space. Wiesz co, nie pamiętam. Wiem o kogo Wiesz o kogo mi chodzi? Tak. No ale... Niebieskie włosy. Pomożecie nam w komentarzach. Jezus! Ale teraz zrobiłam przypał życia, ale tak mi totalnie to uciekło z głowy. Nie szkodzi, dobra. Wiecie o kogo chodzi, więc ja już Perry kojarzyłam trochę wcześniej, zanim w ogóle jeszcze były K-popy, no nie? Bo jakby, no to jest oczywisty tak tok rozumowania, że się wkręciłyśmy i oglądamy tam, co tam Perry wrzuca. Zwłaszcza, że to jest taki content zarówno pomocny dla kogoś, kto ewentualnie chciałby pojechać do Korei, jest ciekawy pod względem takim dokumentaryjnym, bo jakby wiecie, obserwujemy życie takie codzienne w tym kraju. No i też jest po prostu, kurde, fajne, a to jakieś jedzeniowe akcje, jak Tedzin, mąż Agnieszki, gotuje polskie potrawy, jest królem polskiej kuchni. Na przykład. Top content, Ciemna Strona Korei, która jest bardziej w true crime vibe'ie i też jakby przedstawia tą właśnie Ciemną Stronę Korei. No i vlogaski, codzienne sprawy, no i codzienne życie, więc generalnie family friendly, że tak powiem, poza Ciemną Stroną. No tam już nie jest family friendly, ale jest ciekawie na pewno. Tak. Co natomiast znajdziemy tutaj? Ja pokazywałam Wam już tę książkę na Instagramie, zrobiłam takiego rollcasa, gdzie oglądamy jakby wewnątrz, jak ona się prezentuje, bo prezentuje się bardzo ładnie. I to jest taka książka... Tak, tutaj jest... Klejka. Piękna sklejka jest fioletowa i podobne wzory są na każdej stronie, tutaj właśnie z brzegu i też na takich rozdziałkach kolejnych części. Arcik. Więc wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Są również zdjęcia na przykład. Zdjęcia albo robione jakby docelowo do książki. Weronika Truszczyńska. O. Wróciło. Albo też takie, które... W jakiś ten sposób portretują miejsca, o których pisze autorka. Plus jeszcze takie między kolejnymi rozdziałami, taka część poradnikowa. To jest super. Na przykład jak nie urazić Koreańczyka, albo też na przykład jak dodać dwa many do dwóch manów, to a propos liczebników między innymi, jak się ubrać na wizytę w pałacu i tak dalej, gdzie zatrzymać się w Seulu. Na końcu mamy też taką część słowniczkową, takie trochę rozmówki, są również liczebniki właśnie wspomniane razem z wymową, albo też zbliżoną wymową, romanizacją i spisane hangulem. Plus taka część jeszcze można powiedzieć, gdzie przewodnikowa, gdzie mamy wypisane różnego rodzaju atrakcje, miejsca w Korei, które na przykład warto zwiedzić w konkretnych dzielnicach. Tak, i one nie są takie wszystkie mega oczywiste, no nie? Że to nie są takie top noczy, które na przykład widać na TikToku, no nie? Rzeczy, które już musisz zobaczyć w Korei, tylko właśnie są też takie fajniejsze, takie wiecie, insiderskie, no nie? Z perspektywy tubylca, że tak powiem. O Boże, ja tego nie widziałam! Jak on coś tego nie widzi? Przecież to jest lista! To była pierwsza rzecz, którą zobaczyłam, w ogóle to są same hity stare. Jest killing me, jest egotistic, no. But sweating tears. No, oj, kurde. Tu są same hity stare. Genie, crazy for a minute. No. Jest nawet kod QR do playlisty na Spotify. To jest niemożliwe, jak mogłaś tego nie zobaczyć? Nie, to była pierwsza rzecz, którą obczaiłam. Tak jest wanka, no. Oj, kurde, gasina. No. No i dobra. Same dobre rzeczy. W każdym razie. Co tutaj znajdziecie? Myślę, że podtytuł, czyli jak się żyje w kraju K-popu Kimchi i Samsunga, w jakiś tam sposób Was naprowadzi. Oczywiście jest to perspektywa europejska na życie w zupełnie innej kulturze, także w takim najogólniejszym stopniu. Jest to taka, można powiedzieć, publicystyka
rangi lekkiej, więc rzeczywiście trochę taka, jakby zebrać na przykład blogowe wpisy różnego rodzaju i wrzucić je właśnie do książki. Całość jest podzielona no właśnie na takie różne części i rozdziały, które dotyczą no, konkretnych jakby zagadnień. Czyli dziedzin życia też. Tak, więc no, w części pierwszej oczywiście mamy takie wprowadzenie, to znaczy co na przykład autorkę zaskoczyło, zadziwiło po przyjeździe do Seulu po raz pierwszy. No jak, taki ogólny wstęp. Tak, no jak wygląda w ogóle Seul i wszystko to, co jest wokół niego też, bo to jest dosyć istotne. Oczywiście kwestie takie światopoglądowe, kulturowe, taki savoir-vivre tamtejszy wynikający z kultury, kwestie związane z jedzeniem, związane również z tym no, wielkim biznesem medialnym, który pewnie znamy, bo zarówno muzyka, jak i koreańskie seriale są bardzo popularne w Europie i nie tylko, też w ogóle na Zachodzie. No więc właściwie każda część, każdy rozdział dotyczy czegoś innego i uważam, że to jest super pozycja dla osób, które gdzieś są Koreą Południową w jakiś sposób zainteresowane, a nie wiedzą jeszcze dużo i nie bardzo wiedzą od czego zacząć na przykład. Ba, też wydaje mi się, że dla kogoś, kto kompletnie nie ma jakiegoś takiego insightu, wiesz, na przykład coś tam słyszą, no nie? I wiesz, to są takie na przykład bardzo podstawowe pytania, jak się żyje na przykład w tej drugiej Korei, no nie? Że jak to jest żyć w tej dobrej Korei, by obok tej złej Korei, prawda? Albo jak oni tam mają na przykład politycznie, jak są geopolitycznie, albo o co chodzi z tą kulturą, no nie? Jak tam w tej Azji się tam żyje i tak dalej, wiesz, takie bardzo poloczkowe myślenie może. Ale rzeczywiście mam wrażenie, że ta książka idealnie znalazła wyważenie pomiędzy znam trochę, chcę wiedzieć więcej, daje mi coś ciekawego, czym się jeszcze bardziej zajara. Nie wiem, ale albo się interesuje. Nie wiem, ale się interesuje, więc to jest akurat spoko, bo to jest ciężka rzecz do zrobienia, ale też mam wrażenie, że ona przyszła jakby prosto, łatwo z tego powodu, że jakby ona robi to od lat na kanale też. Tak, no i też żyje tam już od lat, nie? Więc jakby wiedza tutaj, którą wiesz, posiadasz tak jak gdyby nie ucząc się osmozy. Tylko, w sensie inaczej, no jakby też taki akademicki backup również ma, tak? No bo studiowała i to też umożliwiło jej jakiś tam łatwiejszy start, prawda? I w ten sposób też się no, Agnieszka w Seulu w ogóle znalazła, tak? Więc tutaj mamy takie dwa spojrzenia, zresztą też pisze o tym, jak to było z tym, wiesz, backupem akademickim, który on się zderzył z rzeczywistością, nie? Ma jedno do drugiego, jak ma się też język na przykład, bo tak jak chociażby alfabet koreański jest dosyć prosty, jesteście się go w stanie nauczyć w kilka godzin, tak już gramatyka nie jest wcale łatwa i rzeczywiście jest tam masa wyjątków i masa takich struktur, których my w Europie nie znamy, bo no to jest zupełnie jakby język z innego porządku, tak? Poza tym jest też językiem stosunkowo dosyć nowym paradoksalnie, jeżeli chodzi o takie ścisłe struktury, tak? Ale no, tutaj akurat o tym nie ma, to jest jakiś tam backup mojej wiedzy. Ale wiesz, to jest też ciekawe a propos tego, o czym ja kiedyś mówiłam w jednym z vlogów, że jakby bycie też jakby, wiesz, białym człowiekiem, tak? Europejczykiem, który przyjeżdża do Korei, nie jest proste, jeżeli tam jedziesz, żeby na przykład podszlifować skilla, bo Koreańczycy automatycznie będą chcieli gadać z tą po angielsku, a nie będą pozwalali ci jakby praktykować tego języka, no nie? Bo oni widzą białego człowieka, mają takie, że się starają i chcą jakby w nam znanym języku mówić, a nie mają takiego, że jakby dobra, to mów do mnie nawet z błędami, ale jakby się dogadamy. I to jest coś, co właśnie Agnieszka mówiła, że ją strasznie irytowała na początku, bo przyjechała, chciała się uczyć, a nie mówiła ani po angielsku, ani po koreańsku. Więc no, to są takie jakieś właśnie ciekawostki. I też w ogóle tymi ciekawostkami książka jest cała przepełniona. Tak, to ona w ogóle ma takie bardzo jakby życiowe właśnie podejście. Tutaj wiecie, to nie jest książka z rodzaju masa dat, masa nazwisk, masa jakiejś takiej właśnie stricte bardziej akademickiej wiedzy, dużo historii itd., itd. Ona się przewija oczywiście tu i ówdzie. Bardzo są takie praktyczne, codzienne rzeczy. Ona jest anegdotyczna w wielu momentach. Tak. Ona jest tak, jakbyśmy siedzieli po prostu z Agnieszką na kawie, ona by nam opowiadała, co zrobić, żeby się w tej Korei odnaleźć, jak to wygląda u nich i tak dalej. To, co mnie w ogóle bardzo zachwyca, to jest też coś, co jakby praktykowane jest na kanale, to, że nie ma ani romantyzacji jakiejś takiej dużej tego kraju i narodu w ogóle jako ogółu, ani też totalnego jakby wyjaśniania go z takiej perspektywy nierozumiejącego realiów Europejczyka. Bo to jest częsta rzecz, że jak się zajmujemy jakąś kulturą, jakimś krajem, jakimś miejscem, to bardzo często mamy tendencję do idealizowania go. Ja jestem w tym etapie z Londynem. Tak, i ja w tym momencie kocham Londyn całym sercem, bo byłam raz i jakby się zachłysnęłam i jakby wiecie, ja już uważam, że Londyn i Anglia to jest w ogóle najpiękniejsze miejsce świata, ja chcę tam mieszkać. Przychodzi potem
ten fact check, tak? Kiedy orientujesz się, że jakby każda kultura, każdy kraj, każde miasto ma swoje wady i po prostu jakby możemy powiedzieć, że tak mi się wydaje, że truly tak prawdziwie kochamy jakiś kraj w momencie, kiedy poznamy wszystkie jego wady. I zamieszkamy tam na tyle, żeby zdać sobie sprawę z tego, jak na przykład trudne są albo kwestie społeczne, albo polityczne, albo podejście do obcokrajowców, albo na przykład takie głupie czynniki, jak nie wiem, wskaźnik przestępczości, systemy akademickie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i biegłe PEA to ma, tak? Więc ona jakby totalnie, mam wrażenie, jest w stanie przytoczyć nam ten kraj na takiej, wiecie, płaszczyźnie, że jakby słuchajcie, tu są naprawdę cudowne rzeczy do zobaczenia, do obejrzenia, do odwiedzenia, do przeżycia, ale też pamiętajcie, że jest na przykład coś takiego jak właśnie ciemna strona Korei, że żaden kraj nie jest wolny od wad i jakby bierzcie pod uwagę to, że jak przyjeżdżacie, to prawdopodobieństwo, że jak się potkniecie, to złapie was przystojny Koreańczyk w białym golfie i będzie slow-mo, a wokół będą sypały się płatki śniegu i róż, to raczej nie jest zbyt real. I że do takich rzeczy może nie dojść. I tak po prostu jest. No nie? Jakby niektóre rzeczy z naszej perspektywy mogą wydawać się piękne, u nich są normalne, a z naszej perspektywy inne sprawy mogą się wydawać totalnie odklejone. Tak jak zresztą był ostatni odcinek a propos nożowników gdzieś tam, właśnie to chyba było w Seulu czy w Incheon, nie pamiętam teraz dokładnie, ale a propos takiej, może by było powiedzieć małej rzeczy, ale prawa do obrony koniecznej w Korei, że to jest w ogóle zupełnie inaczej niż u nas i jest w jakim stopniu dla nas Europejczyków niemożliwe do zrozumienia, tak? Bo my mamy prawo do obrony koniecznej i możemy, tam jest to zupełnie inaczej uregulowane, jest takie, kurczę, rzeczywiście przypał. Ale czy to oznacza, że nie warto tego kraju kochać w jakimś stopniu i simpować do niego? No oczywiście, że nie. Więc no to jest super i za to mega plus, bo właśnie jakby najlepiej się poznaje historię innego kraju z perspektywy osoby, która rzeczywiście już trochę zębów zjadła na tym kraju. No tutaj wiele tematów jest tak liźniętych, tak? Jest przedstawionych w jakiś tam sposób, chcę powiedzieć powierzchowny, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, bo jakby tak wygląda struktura tej książki. I to są jakieś dziedziny, które jeżeli was konkretnie zainteresują, możecie sobie zgłębiać dalej, tak. I szukać kolejnych lektur, kolejnych książek, które na przykład, prawda, czy też twórców właśnie na YouTubie, czy jakichś artykułów. Jeżeli was dany temat interesuje, no to można oczywiście czytać dalej. No ja też podchodziłam oczywiście do tej książki po tym, jak już parę lat się interesujemy tematem. No i też zjadłam jakieś tam reportaże, które są bardziej... No szczególnie mam tutaj na myśli ten reportaż Husarskiego, tak? Czyli właśnie kraj niespokojnego poranka, ta zabawa z tym określeniem, który był bardzo mocno historyczno-socjologiczny, można powiedzieć. Tak. I tam jakby dawka wiedzy takiej książkowej, akademickiej wręcz, był bardzo intensywny, ale nie zmienia to faktu, że to na przykład bardzo dużo mi dało, nie? I większość rzeczy takie na przykład z historii, które tutaj gdzieś były liźnięte, no to ja już mówię, o to o to chodzi, tak? To już wiedziałam jakby... No ale widzę, to jest jakby ta moja droga, można powiedzieć, rozpoczęła się od tyłu, z drugiej strony. Tak, bo wiesz, jeżeli ktoś chce łatwiej jakby mieć na początku, to lepiej zacząć od tego. Zdecydowanie. No, tak. Ale tak w sumie jest, że najpierw czytasz po prostu jakieś takie publicystyczne, luźniejsze teksty o temacie, o kraju, czy tam o właśnie kulturze, potem wchodzisz głębiej w taki już akademicki dyskurs i na przykład poważniejsze artykuły. To jest taki, wiesz, popularno-naukowy vibe. I wtedy masz takie, że zagłębiasz się jeszcze bardziej, więc to jest właśnie, tak, to nie wiem, czy takie kanały zrobić od tyłu totalnie. Wiesz, dla niektórych fascynująca będzie kuchnia, dla niektórych właśnie kwestie społeczne, tak? Dla niektórych stricte kultura, religia, historia, tak? Tutaj na przykład temat religii jest tak tylko, wiesz, wspomniany, a to jest w ogóle cały wielki temat do dyskusji, nie? Tak, na przykład scena polityczna wygląda tam zupełnie inaczej, nie? Tak. I to, co, nie wiem, no to ja teraz bardzo tu będę upraszczać, ale to, co my widzimy jako prawicowe, to tam jest lewicowe, tak? I też ta scena jest ustawiona troszeczkę inaczej i tych innych określeń się używa na przykład. Więc to już w zależności od tego, no co kogo interesuje, czy na przykład właśnie ten cały biznes medialny, tak? Czy też około medialny. No ja na przykład z takich ciekawostek, których nie wiedziałam w sumie wcześniej, no dowiedziałam się, że raczej niezbyt mile widziane jest, żeby kobiety występujące w telewizji albo w mediach nosiły okulary na przykład. I oczywiście mężczyźni okulary nosić mogą, kobiety już niekoniecznie. Tak. No i widzisz, takich małych takich perełek, wiadomości, i wiesz, i to ci potem na przykład przypomina, że kurde, czy ty widziałaś jakby w oficjalnym sytuacji na przykład, no nie mówię tam gdzieś na lotnisku zdjęcie jakieś tam skądś tam,
jakąś idolkę, jakąś piosenkarkę w okularach. Poza oczywiście sytuacjami, kiedy to jest kwestia stylizacji, no nie? Mm-hmm. Że wiesz, jakby nie. To jest na przykład taki, jak to się mówi, że koncept, tak? Że mm-hmm. garnitura i okulary albo na przykład tak. kujonka. No nie, no w sumie rzeczywiście nie ma tak, nie że, ma. Że pokazują się baby w okularach. Takie, nie. Kurde, rzeczywiście to coś jest w tym takiego, tak, prawda? Tak. I dopiero wtedy do ciebie dociera, bo nie zauważasz tego tak na pierwszy rzut oka. No więc, no wiecie, tu jest cała masa ciekawych rzeczy jeszcze do odkopania. Mm-hmm. No i właśnie na początek jakby swojej przygody z tym wszystkim, co z Koreą związane, to no. w ogóle to jest idealne. I przede wszystkim ta książka w ogóle jest pięknie wydana tak. i pięknie się prezentuje, ma bardzo fajne te zdjęcia, chociaż tych zdjęć mogłoby być więcej, nie obraziłabym się, jakby było więcej. No w sumie zdjęć. Prawda. Plus bardzo dużo takich elementów stricte praktycznych dotyczących osób, które na przykład by chciały do Seulu, głównie do Seulu, tak. ale nie tylko, polecieć. To tak? jest mega, jakby ta ostatnia cała sekcja, jakby tu, to wszystko, to są poradniki. To są jakby te miejsca, do których warto pojechać, to są te słowniczki i tak dalej. Bardzo dużo praktycznych wskazówek i też na przykład... Co zrobić, jak się przygotować. Tak, takie bardzo podstawowe rzeczy, o które też pewnie wiele osób pyta na przykład w necie, tak? Jak się przygotowuje do podróży do Korei i się zastanawia. I tam wiecie, na TikToku wam powiedzą, że można polecieć na przykład, nie wiem, za tysiaczka do Seulu i tak dalej, a potem się okazuje, że to wcale nie jest takie proste. Co zrobić tu? Nie wiem, jak wezwać taksówkę, no, jak działają pociągi, tak. bla, bla, bla. No, to wszystko są takie bardzo praktyczne rzeczy, więc dla takich osób, które w ogóle fascynują się już Koreą na tyle, że chciałyby tam się udać, no to tutaj też mamy plus jeden jeszcze do tego, dodatkową gwiazdkę możemy jeszcze dolepić, tak? Bo to praktyczne podejście jest bardzo przydatne i naprawdę już może się zapoznać właściwie z bardzo wieloma rzeczami i przygotować sobie podróż tak na dobrą sprawę, czytając tę książkę. Wystarczy, że macie, nie wiem, jakiś tam tablet obok siebie, telefon czy kartkę i długopis i jesteście właściwie ready to go na tym etapie, tylko jeszcze pieniądze na bilety trzeba zrobić. No, dokładnie. Bo one nie są tanie. Nie są. A i też lot od nas jest bardzo długi. No. Ostatnio jak sprawdzałam tak z ciekawości, to tych chyba 14 godzin podróży. Wow, no nie! Jakby to brzmi absolutnie traumatycznie. Absolutnie traumatycznie. Nie, ja jestem mega zadowolona. Jakby, wiecie, to też my mamy troszkę fangirl, tak? Bo jakby czytamy książkę osoby, którą oglądamy, którą chcemy wspierać i którą bardzo lubimy i z którą sympatyzujemy, bo mamy takie yes, give me more. Jakby wiecie, wchodzicie na YouTube i macie knowledge za darmo, to jest w ogóle najlepsza rzecz na świecie, więc jakby jak tu można nie wspierać? A poza tym Pia jest mega sympatyczną, ciepłą osobą i też Strasznie żałuję, że nie pojechałyśmy do Warszawy na spotkanie. Tak, ale praca, kurde, by to strzeliła. Ale słuchaj, jest inna opcja, zbieramy na bilety i najwyżej się umówimy z Agnieszką na kawę wiesz, w Seulu już gdzieś tam, no nie? I tak dalej. Ale to było super, o to było mega w ogóle. Pójść na kawę w Seulu, wow! Czadzior, crazy. No, więc tak, mega. Jestem w ogóle gigantyczną fanką tego zdjęcia. Ona jest cudownie zaprojektowana, ta książka, i tak bardzo ładnie ona. Bardzo ładna. Tym bardziej, że to zdjęcie jest tyle fajne, że wiesz, to jest tradycyjny hanbok, tutaj tak. jest część ta tradycyjnej architektury. A z tyłu i jest są te nowoczesne na bulgach, tak. na wieżowce, mm-hmm. nie? No. Miasto kontrastów, tak. kraj kontrastów w ogóle. No, same góry i miasta. No wiecie, gdybyśmy miały tutaj zrobić jakby film, dlaczego Korea jest fascynująca, to w ogóle byłby osobny materiał, więc nie robimy tego. Nie. Ale jeżeli chcecie też w ogóle posłuchać przy okazji ciekawych rzeczy właśnie na ten temat, no to jakby wiecie, gdzie się udać, nie tylko po jaką książkę, ale też na jaki kanał, czy na jakiego Instagrama warto zajrzeć. Także to chyba tyle. Ja jestem największą fanką na świecie Sohee. Mm-hmm. Sohee wygrywa życie. W sensie Connor jest wyżej oczywiście, bo to mój kot, tak? Ale Sohee jest pog. To pieseczek. Pieseczek, tak. Więc jakby będzie w komentarzach miejsce na dawanie łapek w górę dla Sohee, bo Sohee jest super. Okay. No więc tak, no dajcie znać, czy już może czytaliście, czy jesteście zainteresowani, jak wy się zapatrujecie. Zrobię też oddzielny komentarz na to, żeby łapkowali, kto chce jechać do Seulu, więc zrobimy zrzutkę i pojedziemy grupowo. Ty, na wycieczce grupowej może być rzeczywiście fajne rozłożenie kosztów. Na wycieczce grupowej? Oh, tak. Bardzo. Zatrudnimy jakiegoś przewodnika, zrobimy, wiesz, normalnie ten taśmy, wiesz, te chorągiewki i pojedziemy i będziemy wszyscy razem błądzić, bo nikt z nas pewnie się nie będzie znał i będzie przypał straszny, ale przynajmniej będzie śmiesznie, więc zrobimy alpaczy wyjazd do Korei, co ty na to? No, ty, to trzeba pomyśleć. No, dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani, otwierdźcie oczywiście P na Instagramie i na YouTube. A to wtedy jeszcze musimy skoczyć na Jeju. I do Busan. I do Busan.
Wszędzie trzeba, ale wiesz, jakby Korea jest o tyle spoko, że można ją objechać w kilka dni, no nie? Tak po łebkach, ale wielkością geograficznie jakby się uprzeć, to byś kilka dni ją objechała dookoła, no nie? To będzie naprawdę wielki rushing, żeby to zrobić. Tam się przedrzeć przez góry do Indesów, tam tego lasu trzeba polecieć. To jest strasznie dużo lokacji. W ogóle wiesz, my jakbyśmy miały pojechać na wycieczkę do Seulu i zobaczyć na jednym wyjeździe wszystko, co chcemy zobaczyć, to trzeba by było tam zostać 3 miesiące. Co najmniej. Wiesz, te wszystkie kawiarenki i te księgarenki Namjuna. Wystawanie pod hype'em przez 4 dni, żeby złapać któregoś z nich, no proszę cię. Ale teraz Korea bus z nas wychodzi, masakra. Anyway, dajcie znać, wpadajcie do Pyry i do zobaczenia następnym razem. Pa!